Michał Kołodziejczak, Agrounia. Agrounia rozpoczęła protesty przeciwko ministrowi rolnictwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Za chwilę oczywiście o tych waszych protestach, domaganiu się dymisji ministra rolnictwa, ale muszę nawiązać do tego, co powiedział przed momentem Krzysztof Gawkowski, który siedział na miejscu pasażera w naszym mobilnym studiu. On powiedział, że jeśli Agrounia zechciałaby jednak zrezygnować ze startu w wyborach, żeby nie iść w tej konfiguracji z porozumieniem, tylko chciałaby dołączyć do kogoś większego, to raczej niech puka do Kosiniaka-Kamysza, do Lewicy raczej nie. Panie redaktorze, nie rozglądam się na tym, do kogo zapukać, a nie tak jak pani pogardliwie powiedziała, żeby się do kogoś przykleić. Dzisiaj jestem skoncentrowany, na budowie własnego środowiska politycznego i w Polsce sobie uzmysłowiliśmy, że my tylko i wyłącznie możemy się do kogoś przyklejać albo do kogoś większego. Nie, ja jestem młodym, ambitnym człowiekiem, który powiedział, że będzie budował swoją partię polityczną i tego się trzymam. Jeżeli ktoś chce dołączyć, kto jest w lewicy czy w innej partii, zapraszam, drzwi są otwarte, można dołączyć do mnie i można pokazać, że polityka w Polsce może być inna, że możemy walczyć o to, żeby i gospodarstwa, mówił, i firmy samodzielnie nie upadały. Teraz, no, wiadomo, że jest ta konfiguracja z porozumieniem, tak, czyli już nie samodzielny start. Natomiast to z kolei daje wam w sondażach ostatnim, tak, 1%? Panie redaktor, zastanawiam, czy jest pan w stanie komuś ten 1% przekazać, to na przykład. Nie jestem w stanie nikomu przekazać i proszę w taki sposób tutaj nie kierować tej rozmowy i nie zniechęcam mnie sondaże, które są narzędziem politycznym, jak dobrze pani wie, wykorzystywanym do walki politycznej. I sondaże bardzo często są robione na czyjeś zlecenie. Nie wiem, czy każdy z oglądających wie, jak robi się sondaże. Że to nie jest wynik realny, który wychodzi w momencie pytań. My jesteśmy w tej chwili po i w trakcie robienia pierwszych badań na temat Agrounii. Agrounii z porozumieniem i różnych konfiguracji. Zdziwiłaby się pani, co Polacy myślą na temat Jarosława Gowina. Zdziwiłaby się pani, jak... Ale Jarosława Gowina nie ma z panem w porozumieniu. Co myślą o umiejętności i odwadze rozmów, które prowadzi Agrounia. I z Lewicą też kiedyś wspólne sprawy załatwialiśmy. Potrafiliśmy to robić. A nie wiem, czy pani wie, ale polityka to skupianie mocy. I na tym skupianiu mocy będziemy się koncentrować. I dziś, gdyby Agrounia chociażby miała to, o czym mówiłem wczoraj, równy dostęp do mediów z innymi partiami politycznymi, to wyglądałoby to całkiem inaczej, bo to my upowszechniliśmy temat 3 lata temu, 4 lata temu drożającej żywności, którego nikt nie podejmował. I dziś za drogą żywność, za galopującą inflację wcale nie odpowiadają te czynniki, o których mówią politycy, tylko odpowiada to, że w Polsce jest wyniszczona jest nasza produkcja. Jesteśmy uzależnieni od przywozu większości produktów z zagranicy. To co się wydarzy z cenami żywności pana zdaniem w najbliższym czasie? Szczególnie warzyw, bo to już jakieś ceny z kosmosu, tak? Ludzie idą do sklepu, kupują jednego pomidora, dwa marchewki na sztuki. To myśli pan, że spadną? Niektórzy eksperci twierdzą, że jak się teraz nowaliki pojawią, no to się wszystko ustabilizuje. Nie, ceny nie spadną. Ceny będą wysokie, utrzymają się na wysokim poziomie. Mogą być to chwilowe, sezonowe spadki. Do kiedy? Będą bardzo wysokie, bo dzisiaj dwa sklepy w Polsce, Lidl razem z Biedronką, mają już ponad 40% udziału w rynku i w ich interesie nie będzie kupować tanio marchewki i tanio sprzedawać. W ich interesie będzie tanio kupić i drogo sprzedać. I to jest fakt. W handlu handlowcy rozliczani są nie za to, czy coś kupią i sprzedadzą, tylko czy dobrze kupią i bardzo dobrze sprzedadzą. I marże w sklepach w Polsce są najwyższe w Unii Europejskiej. Tutaj jest przyczyna, drożyzny. To nie jest wolny rynek. My nasz rynek oddaliśmy. My mamy raczej słabe państwo, które pozwala budować wielkie monopole. Ostatnio mówi się dużo, że
o tym, że dużo sklepów upadło i o tym Agrounia powiedziała pierwsza 2 tygodnie temu, po czym powtórzył to Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz. I no niestety media powtarzają ich powiedzenie. To nasze pierwsze dane, które pokazaliśmy, że 4000 sklepów w ostatnim roku upadło, ale panowie dalej nie spojrzeli w nasze fiszki, które gdzieś może po konferencji nam wypadły i nie powiedzieli, że 10 tysięcy sklepów zawiesiło swoją działalność, a w ciągu 10 lat 90 tysięcy małych sklepów w Polsce upadło. Upadło, na ich miejsce powstało, tak jak Donald Tusk powiedział, w ciągu rządów PiSu 4000 supermarketów. Za rządów Donalda Tuska było dokładnie to samo. Identyczny schemat. Jak pan chciałby sprawić, żeby tak się nie działo? Tak, żeby tak się nie działo? Tak, już pani mówię. W Warszawie powinien być wprowadzony plan zagospodarowania przestrzennego 100% na mieście. Powinno być jasne według tego planu określone, ile może być w mieście Warszawa supermarketów, ile może być franczyz, a ile może być sklepów rodzinnych. Tak, żeby te sklepy rodzinne dawały nam ostatnią konkurencję, która do tej pory była. To jest proste jak drut, tylko nikt tego nie chce zrobić, bo trzeba uderzyć w kapitał i zachować zasady i regulacje wolnego rynku, o czym my mówimy od dłuższego czasu. I te sklepy też mogłyby być wolne w niedzielę, znaczy otwarte w niedzielę, tak? Tak, mogłyby być otwarte, ale mało tego. Są takie regulacje, jeżeli chodzi o apteki. Nie da się otworzyć apteki bliżej od apteki niż pół kilometra. A dziś, jak zostaje jeden sklep rodzinny, to można otworzyć obok niego Biedronkę, Żabkę, Lidl i ten sklep upada. I bardzo często jest tak, że często powstają dwie Żabki blisko jednego sklepu rodzinnego, tylko i wyłącznie po to, żeby doprowadzić go do upadku, później zostaje jedna Żabka będąca monopolistą. To będzie walec szedł przez Polskę, który narzuci nam wysokie ceny. On będzie miał bardzo duży wpływ na zatrudnienie ludzi i na dostawców. Bo nie wiem, czy pani zdaje sobie sprawę z tego, że w wielu Żabkach, chociażby w Warszawie, nie można kupić kawy i herbaty zwykłej, mielonej, tradycyjnej kawy, którą ktoś kupi i parzy sobie w szklance, bo wybrane sklepy Żabki po prostu herbatą i kawą nie handlują. I tutaj już mówimy o bezpieczeństwie żywnościowym. Nie chciałabym rozmawiać o ofercie, ani też, żeby pojawiały się jakieś konkretne Ja tylko pani pokazuję, jaki jest wpływ tych sklepów na nasze codzienne życie. I dzisiaj możemy mówić, że też upadło, a tylko Agrounia mówi o tym, że trzeba wprowadzić plany zagospodarowania przestrzennego, które określą liczbę tych sklepów w miastach. Panie prezesie, jeśli mówicie o odwołaniu ministra Kowalczyka, ministra rolnictwa, to z PSL-em mówicie jednym głosem w tej sprawie, bo PSL składa wniosek o dymisję ministra Kowalczyka. Panie redaktor, ja w ogóle nie chcę, żeby Kowalczyk odwoływać. Nie chce pan? Oczywiście, że nie. Gdyby ten człowiek miał honor, to podałby się sam do dymisji. Przecież dzisiaj składanie wotum nieufności... Ale wiemy, że się nie poda do dymisji, składanie, a wotum nieufności też się nie uda. No, składanie wotum o nieufności o Kowalczyka to jest gra, wstrętna gra cyniczna, polityczna na rolnikach. Ale gra polityczna tego, którzy tak grają. My zmieniliśmy 3 ministrów. Odwołaliśmy Jurgiela, odwołaliśmy Ardanowskiego, odwołaliśmy Pudę. Każdy z tych ministrów był tylko i wyłącznie sygnatariuszem Kaczyńskiego do podpisywania odpowiednich dokumentów narzuconych przez partię. My tutaj widzimy, co się działo podczas targów rolniczych w Kielcach, kiedy minister Kowalczyk musiał być ewakuowany, ponieważ rolnicy, zdenerwowani to mało powiedziane, wybuczeli go, wygwizdali, kierowali w jego kierunku wulgarne slogany. Pan uważa, że to są dobre metody? Bardzo dobre. To są bardzo dobre metody, to są metody demokracji, która w Polsce jest zabijana dzisiaj przez PiS i ludzie, którzy tam byli, nikt o tym nie mówi. Wszyscy, którzy wracali do domów, autokary zostały zatrzymane i wszyscy ludzie zostali spisani przez policję, żeby dziś ganiać ich i przedstawiać zarzuty za to, że zakłócili imprezę. Rozumie pani? Dzisiaj właśnie tak jest. W tym kraju coś jest nie tak. Rolnik produkuje tanio, tanio sprzedaje, w sklepie jest drogo, coś tu jest nie tak. W Polsce nie opłaca się już prowadzić własnej działalności gospodarczej. To jest coś tu nie gra. I rolnicy, kiedy rolnicy szorują po dnie, pani mówi, że sklepy sprzedają marchewki, faktycznie, ja to potwierdzam, na sztuki, cebulę na sztuki. Kto o tym w ogóle myślał kiedyś? Bo zbija się kapitał właśnie na pani, na ludziach, kosztem tych ludzi, którzy tam wyszli. I takie są nastroje. Ludzie są wściekli
na to, co dzieje się w kraju. I to i tak są bardzo, bardzo delikatne obrazki. Bo gdyby to było w normalnym kraju, to minister nie wyszedłby bez podbitego oka. No to ja nie wiem, czy to jest normalne. Pani redaktor, a jak to jest nienormalne, kiedy minister namawiał rolników, nie sprzedawajcie... Nie, przemoc fizyczna, nie sprzedawajcie panie prezesie, i namawianie to do jest, przemocy nie, 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 fizycznej... Ja nie namawiam nikogo do przemocy, tylko ja tutaj... Nie, to jest bardzo szeroka przenośnia, pani redaktor. I proszę to tak rozumieć. Ja nie namawiam nikogo, żeby ktoś kogoś pobił. Tylko jakby pani się czuła, kiedy w Onecie powiedzieliby pani, pani redaktor... Tadla, za pół roku będzie miała pani podwyżkę, niech pani jeszcze te pół roku przeczeka na tej pensji, a za pół roku zamiast podwyżki usłyszałaby pani, że jest 50% obniżki i minister mówił, trzymajcie pszenicę pół roku, będzie wyższa cena. Nie, no wiadomo, hop, żebym się na pracodawcę wkurzyła, no to jest oczywiste. I by pani... Ale, no właśnie, to... I by pani poszła do Wirtualnej Polski. Jezu, ile pan dzisiaj już marek wymienił? To jest konkurencja, no jedna... Dobra, zamknijmy to i już nie wymieniajmy innych marek. Chciałam zapytać właśnie o to, co się stanie, jeżeli nic się nie zmieni, bo Agrounia wczoraj rozpoczęła protesty, wysypaliście zboże, plewy. Nie zboże, tylko plewy. Plewy, tak, plewy. Przed Ministerstwem Rolnictwa. No i teraz zapowiadacie, że będą takie akcje z wysypywaniem tych plewów przed domami polityków PiS-u. Tak. Przed którym domem najpierw? Mam tutaj takiego gagatka z Lublina, do mnie pisze z województwa lubelskiego, syn jednego z posłów PiSu, gagatka, który jest syn. Oburzony tym, że u jego taty będziemy chcieli pod domem coś wysypać. A co napisał? Napisał, że rolnicy są chciwi, że chcieli bardzo dużo zarobić, syn posła PiSu. I a którego? Dokładnie, nie wiem, nie mam nazwiska. Bo nie przedstawił się też. A to pisze, może wcale nie jest synem posła. Nie, jest zapisany Łukasz w internecie, jest to profil, który prowadzi. Aha. Jeszcze nie doszedłem do tego, skończył Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzieś spod Puław poseł, z tego co widzę na opisie na Facebooku. I mówi, że rolnicy są chciwi. To samo co Kaczyński. Czyli to myśli cały PiS o nas, o Polakach, którzy ciężko pracują. O pani pewnie też, bo pewnie pani też, panią też wkurza, że ma pani wyższe opłaty, które PiS ustanowił i przez to nie można normalnie zarabiać. Ale za to Jarosław Kaczyński, tak, ostatnio w takiej odezwie do rolników powiedział, że no PiS zrobi wszystko, żeby wieś była nowoczesna, bo przecież jesteście podstawą, że nie będzie silnej Rzeczypospolitej bez silnej wsi. Proszę powiedzieć, jaka jest wiara na wsi? Z pana obserwacji, jak to wynika, tak? No bo sondaże sondażami. Ale z pana obserwacji, jak to wynika, czy jest właśnie ta nadzieja i wiara pokładana w PiSie, czy nikt już tam PiSowi nie wierzy? Wie pani, należałoby tutaj się troszkę cofnąć i zrozumieć. Prawo i Sprawiedliwość jako pierwsze dało taki pozór podmiotowości polskiej wsi. Pokazało, że wsłuchuje się w głos rolników po tych bardzo trudnych rządach Platformy i PSL-u, no gdzie faktycznie nie był PSL-owi słuchany. PSL-owi odebrali, zainteresowali się. Mhm. Pokazali, że mogą stanowić taki element władzy, która będzie słuchała tych mieszkańców. I wiele osób jeszcze to pamięta. Wiele osób pamięta, że tymi sprawami ktoś dobrze mówił. Dali, tak jak powiedziałem, tą podmiotowość. Ale dzisiaj coś jest nie tak. Skoro faktycznie zaczyna się dziać na tej wsi bardzo źle. Ludzie zaczynają wychodzić i szukać. Mhm. Ludzie zaczynają się rozglądać za nową ofertą. Z jednej strony dostają zastrzyk informacji w TVP, która ciągle jest oglądana. Wczorajsza moja rozmowa chociażby z dziennikarką. No więc właśnie, o co tam chodziło, jasno to pokazuje, z tą i te nastroje na wsi są tragiczne. Mhm. Ludzie tracą wiarę, że może jeszcze być normalnie. Zresztą to zachowanie stargów w Kielcach doskonale to pokazuje. Te hamulce puszczają. I ja powiem tylko, że kiedy ludzie zaczynają tracić to, co wypracowali przez 20-30 lat, to nie ma się co dziwić, że takie te nastroje są. Tylko kiedy myślą i widzą, że jest możliwość powrotu PSL-u, Platformy, czyli tych, którzy po pierwsze podnieśli wiek emerytalny, po drugie Donald Tusk gdzieś mówi o obniżce podatków, a sam VAT podniósł o 1% na rok i miał być opuszczony i dziś jest totalnie niewiarygodny. I dla mieszkańców polskiej wsi to nie jest oferta, to nie jest wybór. Z drugiej strony widzimy Agrounię, która organizuje spotkania, jeździ, rozmawia z rolnikami. Ja wczoraj byłem na spotkaniu. No i organizuje protesty, bo ja zapytałam pana, przed czyim domem najpierw
najpierw pojawią się te wysypane plewy? Pan mi nie odpowiedział, tylko powiedział, nie wiem, że... to już lokalne struktury nasze. Niektóre domy w Warszawie, szczególnie ten na Żoliborzu, to są tak dość skrupulatnie pilnowane. Ja nie będę tutaj składał takich obietnic, że każdy poseł dostanie, ale ci najważniejsi dostaną. No, a to jest najważniejszy. I dostaną. I ja jestem przekonany, że tutaj prezent od nas dostanie Jarosław Kaczyński. A jaki to będzie prezent? Ten prezent w postaci tego, o czym mówiłem. Dostanie pszenicę, której rolnicy nie mogą sprzedać, która jest tańsza. Dzisiaj 900 zł za tonę. To jest cena Elewaru, czyli spółki państwowej. 980 chyba dostałem taką cenę, gdzie żniwa była po 1500 i słyszeliśmy, że mamy nie sprzedawać. Ale czytam, panie prezesie, że pojawiła się taka zapowiedź o pomocy dla rolników, że unijny komisarz Janusz Wojciechowski zaproponował, żeby do Polski, Bułgarii i Rumunii trafiły środki z rezerwy rolnej jako rekompensata za zwiększony import zboża z Ukrainy. I to miałoby być prawie 60 milionów euro dla polskich rolników i miałyby te pieniądze trafić do rolników jesienią, tuż przed wyborami. Co pan na to? To jest totalny skandal. Co dzisiaj się mówi? Obiecuje się gruszki na wierzbie. Później nic nie tego wierzy nie ma. Pan, że to nie wierzę, realne? Bo kiedy usłyszeliśmy, że mają być dopłaty do pszenicy, to ja pani powiem, na każdym hektarze pszenicy rośnie około 7 ton. Średnio. Dopłaty są tylko do 3 ton, które urosną na hektarze i to są od 150 do 250 zł do tony dopłata. A my straciliśmy 600 zł na każdej tonie z tych 7, które urosły, a dopłacą nam średnio 200 zł do 3. Czyli niech pani zobaczy, 600 zł, a tracimy 7 razy 6, 4200, a dopłacam 600 zł. Czyli nawet jeżeli te pieniądze będą, to jest to zdecydowanie za mało. No nie, ale to jest granie dzisiaj, nikt tego jeszcze nie widzi, powiem to pierwszy. To jest cyniczna gra PiS-u na nastroje antyukraińskie na polskiej wsi. Myśli pan, że ta sprawa zantagonizuje Polaków i Ukraińców? A myśli pani, że jakby tutaj ktoś przyszedł z wielkiej korporacji z Ukrainy i by powiedział, że będzie zamiast pani Beaty Tadli pracował za 1/3 pensji i by panią wygryzł, to pani by powiedziała, no tak, macie problem, to wam pomożemy. Nie. Ludzie wiedzą dziś, że mają do spłaty kredyty, że kupili bardzo drogi nawóz, bo minister kazał kupić nawóz po 4000 zł za tonę, bo miał kosztować 7, a wie pani, dzisiaj kosztuje 2. A rolnicy mają pełne magazyny kupionego po 4000, czyli stracili. I to się przyczyni bardzo źle. Ta pomoc jest dla Ukrainy dzisiaj źle zorganizowana. Zamiast tych opowieści powinno być wprowadzone dzisiaj cło na zboże z Ukrainy. Jeżeli firmy w Polsce je kupują, powinny opłacić cło. Zboże, które jedzie jako tranzyt przez kraj, czyli ma przejechać, powinno mieć wpłaconą kaucję i to są normalne zasady. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Od 1 lipca Ukraina ustanowiła cło na polskie warzywa i owoce, które są z Polski na Ukrainę sprzedawane. I nikt nie mówił, że na przykład potrzebują jedzenia i trzeba zmniejszyć cło, żeby Polacy mieli łatwiej tam sprzedawać. Tu nie mówimy o normalnej wymianie handlowej. Ta sprawa obecna teraz w kampanii wyborczej? My bardzo długo nie chcieliśmy o tym mówić, bo myśleliśmy, że ta sytuacja się rozładuje i nie chcieliśmy uczestniczyć w tej takiej polsko-ukraińskiej potyczce o to, bo dziś niewątpliwie musimy o tym mówić, ale nie możemy pozostać bierni i rząd PiS-u... Że tak politycznie jednak i rząd PiS-u wszystkie pcha nas, partie się trzymają, prawda, jeśli chodzi o sprawę Ukrainy. Chciałabym jeszcze tylko na koniec, bo już musimy kończyć, zapytać o to, czy jakakolwiek propozycja od Hołowni i Kosiniaka się pojawiła w Agrounii i Porozumieniu. Panie redaktor, ja rozmawiałem jakiś czas temu z Władysławem Kośniakiem-Kamyszem. Ale dawno czy teraz, kiedy się wokół Kowalczyka zrobiło? Dzisiaj widzimy, że każdy chce zaprezentować swoją ofertę. Ja tak jak powiedziałem, ja mam 34 lata. Przyjdzie taki czas, ja sobie tutaj wywalczy to wszystko odpowiednio, powoli. Jeśli nie teraz, jeżeli nie będzie trzeba, to później. Ale nie damy dzisiaj się też wciągnąć w jakąś grę polityczną, która przyczyni się negatywnie w dalszych działaniach. Wyciągamy bardzo dużą naukę z tego, co PiS zrobiło z Porozumieniem. To samo zrobiło względem mnie, szpiegując mój telefon, o czym dzisiaj się nie mówi.
tylko mówi się o najważniejszych osobach. Mówiło, bo to jest tylko mówi się o niektórych. Zresztą opozycja obiecuje, że sprawa Pegasusa zostanie wyjaśniona. Ja tylko powiem, że... Panie prezesie, musimy to ja tylko dodam, że podobnie jak Jarosław Gowin skończył Andrzej Leper. Tak samo rozwalony przez PiS. Tylko no, tutaj PiSowi się nie do końca prezesie, udało. Panie prezesie, na szczęście Jarosław Gowin nie skończył tak jak Andrzej Leper. No. Mówię, że prawie. I to jest wielka analogia i dzisiaj wielu, którzy bardzo dużo dzisiaj pan zastosował analogii, bardzo dużo pytań zamiast odpowiedzi się pojawiło, no ale nic. Mam nadzieję, że ten wiosenny deszcz pomaga rolnikom w pierwszym dniu wiosny. Myślę, że tak. Okej, dziękuję serdecznie. Michał Kołodziejczak, Agrounia.